O, czy coś tu wybuchło? To zadanie dla super mamy. Wysprzątam to miejsce w mgnieniu oka. Brudne pieluchy? Żegnam. Nikt nie zadziera ze sprytną mamuśką. Kiedyś to uwielbiałaś. Teraz posłużą komuś innemu. Zbyt słodkie jak na mój gust. Moja kredka! Co ja ci zrobiłam? Ostrzenie w toku. Jakie to fajne. Zupełnie jak sprężynka. Mamusiu, spójrz. To bardzo fajne. Czekaj, mam mnóstwo kredek. To będzie super. Ile ich jest? Mam tu wszystkie kolory tęczy. Wezmę więcej kredek. Mamusiu, skończyły ci się kredki, kochanie? Poczekaj chwilę. Mamy rozwiązanie tuż pod nosem. Włożę światełka do pudła. Ładne, prawda? Teraz przykryję folią. Docisnę dobrze na brzegach. Widzisz, co zrobiłam? Pora na trochę magii. Wysypię cukier na wierzch. To powinno tak wyglądać. Teraz wyłączę górne światło. Twórz fajne obrazki palcami. Kochanie, chodź. O, to bardzo fajne. Możesz rysować, co zechcesz. Narysuję ulubione zwierzątko. Wiedziałam, że ci się spodoba. Cieszysz się? Czekasz na to od tygodni. Obyśmy zobaczyły rekiny. Chodźmy. Mam nadzieję, że wzięłaś lornetkę. Zamknięte? Czemu tego nie wiedziałam? Przyjdziemy kiedy indziej, kochanie. Oj, czasami życie bywa niesprawiedliwe. Ale tak już jest, prawda? Co poradzimy? Pokaż mi to. Kiedy to przyczepię, to zmienia się w coś ciekawego. Wow! Nasza własna ośmiornica! Bardzo mi się podoba. Pływa pod wodą, widzisz? Wyobraźnia to jednak potęga. Mamusia też. O, to świetna zabawa. Nie mogę przestać psztykać. To urocze. Jak szybko rusza rączkami. Kto ma ochotę na makaron? Na pewno od tego zgłodniałaś. Bon appetit. Jesteś zbyt zajęta? Może potrzeba czegoś ciekawszego? Czy to wygląda apetycznie? Nie, dziękuję. Jaka wybredna. Miałam odpowiedź pod nosem. Już wiem. Najpierw potrzebuję wrzątku i odrobinę barwnika. Teraz wrzucę makaron. Proszę do środka. Kiedy zmiękną, wyjmę je szczypcami. Co za ciekawe kolory! Obiad gotowy! Może to ci się bardziej spodoba? To jak popitowe kluski! Zrobiłam się głodna! Jesteś najlepszą mamą na świecie! Uwielbiam, kiedy tak mówisz. Wszystko gotowe! Uczeszasz mi włosy? Co spakowałaś na lunch? Burgera? Fuj, mamo, jabłka są nieświeże. Głupi pojemnik. Poczekaj chwilę. Te gumki służą nie tylko do wiązania włosów. Koniec z zepsutymi jabłkami. Patrz i ucz się. Najpierw kroimy. Widzisz, tu są cząstki. Jeszcze nie skończyłam. Założę na nie gumkę. Tak, sama to zrobiłam. Betty, kochanie, proszę o to cząstki jabłka. Czas na piknik. Wybrałyśmy świetne miejsce. Mam ochotę na jabłko, mamo. Obyś lubiła świeże. Oto chwila prawdy. Czy są wystarczająco świeże? Wow, dopiero je pokroiłaś? Nikt nie kroi jabłek tak jak ty, mamo. Poczęstuję się. Uwielbiam piec. To sprzyja medytacji. Ciekawe czy... Poznaję te małe rączki. Taka z niej spryciula? Wystarczy tych słodyczy. O, rety. To dla jej dobra. Co tam się dzieje? Czemu mnie nie znosisz? Wiem, co oznacza ten budzik. Pora na witaminy. To lepsze niż łakocie. Daj rączkę, kochanie. Fuj. Sama je weź. Wiem. Chcesz lizaka? Ale najpierw to połknij. Bła. Byłam pewna, że się uda. Mam lepszy pomysł. To będzie interesujące. Żelki są całkiem miękkie. Można do nich coś wetknąć. Wystarczy zrobić nacięcie. Gotowe. Możesz jeden zjeść. Zjedz. Bardziej chrupiące niż zwykle. Udało się. Jestem genialną mamusią, co nie? Chcesz coś przekąsić? Poczekaj. Nie spuszczaj go z oka. Wiesz, gdzie cukierek? Zgadnij. Możecie mi pomóc? Opowiecie nam o sztuczkach waszych mam? Czy wasze mamy znają jakieś lifehacki? Pokażcie ten filmik każdemu, kto potrzebuje pomysłów albo odrobiny zabawy. Oglądaliście te filmiki? Subskrybujcie nasz kanał, żeby nic nie przegapić.